Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kopalni uranu w Kletnie. Jesteśmy najbardziej barwną sztolnią w Polsce. Już bardziej barwniej pod ziemią w żadnym innym miejscu nie będzie. Spotkanie z przewodnikiem 45 minut. Opowiadamy i o geologii, i historii wydobycia uranu w Polsce, w Kletnie. Jest to ciekawa atrakcja i dla dzieci, i dla dorosłych. Mamy też warsztaty geologiczne dla dzieci od majówki, także ja Państwa zapraszam. Tak jak powiedziała pani przewodnik, zabieramy was dzisiaj w podziemia masywu Śnieżnika, czyli do kopalni uranowej w Kletnie. Na początku w masywie Śnieżnika wydobywano głównie rudy żelaza, takie jak magnetyt czy mechatyt. Później, na przełomie XV-XVI wieku, prowadzono również eksplorację rud miedzi. Dopiero okres zimnej wojny miał przyczynić się do wydobywania rud uranu. Jak czytamy na oficjalnej stronie kopalni uranu? Obszaru ziemi kłodzkiej nie objęły działania wojenne. Po zakończeniu II wojny światowej wykonano ewidencję istniejących złóż, jednak polskie prace na tym obszarze zostały zablokowane wskutek odkrycia w 1948 roku mineralizacji uranowej w Kletnie. W 1947 roku pojawiła się w Polsce grupa radzieckich ekspertów, którzy zainteresowani byli dobrze już rozpoznanymi pod względem geologicznymi Sudetami. Na mocy podpisanej we wrześniu tego roku, czyli 1947 roku, umowy między ZSRR a Polską, rozpoczęto od początku następnego roku prace poszukiwawcze złóż uranu prowadzone przez radziecką służbę geologiczną. Kadra inżynierska była wyłącznie radziecka, robotnicy polscy. Poszukiwania były objęte tajemnicą posuniętą tak daleko, że wymienianie nazwy poszukiwanego surowca było uważane za działanie na rzecz obcego wywiadu. W sprawozdaniach zamiast uran pisano metal. Prace terenowe prowadziły 40-60-osobowe grupy poszukiwawcze, w skład których wchodzili inżynierowie i technicy, geolodzy, geofizycy, operatorzy sprzętu radiometrycznego oraz 20-30 pracowników fizycznych. Złoże w Kletnie odkryto 15 lipca 1948 roku podczas prac rewizyjnych przy średniowiecznych stolniach Świętego Pawła, która jest późniejszą sztolnią numer 7, oraz Świętego Jakuba, późniejsza sztolnia numer 9. Sztolnię numer 7 natychmiast odbudowano, uzyskując z niej pewną ilość rudy, do chwili obecnej nieznaną ilość. Znaczne ilości rudy wydobywano również z hałdy przy sztolni numer 9. Trzecia z historycznych sztolni, Mroczna Sztolnia, otrzymała nieco później numer 11. W tym samym roku na obszarze 6 km od Janowej Góry po Śnieżnik wykonano wykopy badawcze na siatce 100 na 50 metrów. Rozpoznanie samego złoża prowadzono również na powierzchni, jak i z wyrobisk podziemnych. Ja
jest fioletowy, jamyc jest fioletowy, no to jak pójdziecie na spacer w Kletnie i znajdziecie sobie taki fioletowy kamyczek, no to wypadałoby rozpoznać, co to może być. No i jest to jeden sposób. Mówię tutaj o skali twardości, skali Mohsa. Fluoryt jest dużo większy od ametystu, dlatego da się zarysować czymś metalowym bez problemu. Eksplorację tej kopalni zakończono w trzecim kwartale 1958 roku ze względu na wyczerpanie się zasobów. Majątek kopalni przejęły tworzące się bystrzyckie zakłady kamienia budowlanego, podległe Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Kopalnia uległa zalaniu, a wszelkie wejścia do sztolni były do końca października 1959 roku zawalone odstrzałami. I tak właśnie na tym zakończyła się wielowiekowa eksploatacja podziemnej kopalni w Kletnie. Tyle z historii, słuchajcie. Teraz parę słów o samej wycieczce. Jeżeli słuchacie się w głos przewodnika, dowiecie się dużo, dużo więcej rzeczy na temat tej kopalni, wydobycia, prac, charakteru i innych z tym związanych historii. Natomiast będziecie również mieli możliwość pooglądania tych wszystkich kolorowych rzeczy, które do tej pory figurują w ścianach. Zobaczycie również kawałek tej uranotwórczej rudy żelaza, która do tej pory sieje takie małe promieniowanie, co przewodnik również Wam pokaże. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeżeli będziecie w okolicy, zajrzyjcie, bo ceny biletów nie są aż takie straszne, a prawie godzinę macie z głowy, jeżeli chodzi o zwiedzanie i jest to warte zobaczenia. Serdecznie zapraszam.